samodzielnie. Zabranie głosu kolejnego naszego gościa, pana Mariusza Węgrzynowskiego, starostę powiatu tomaszowskiego. Zapraszamy. Na scenie również jest radna powiatu tomaszowskiego, pani Martyna Wojciechowska. Wójcie, szanowni goście, drodzy mieszkańcy gminy Będków, i przede wszystkim wy, drodzy rolnicy, ogrodnicy, sadownicy, pszczelarze, wy wszyscy, którzy na co dzień w trudzie, w pocie czoła, wtedy kiedy są nieprzyjazne warunki atmosferyczne, musicie pracować na roli po to, żebyśmy my, mieszkańcy miast i gmin, mogli spożywać piękne, wspaniałe, a przede wszystkim zdrowe polskie produkty. Polska żywność to coś wyjątkowego. To zdrowie to produkt, który konkuruje na mapach całego świata. Konkuruje ze wszystkimi państwami. Drodzy Państwo, nie zdajemy sobie sprawy, ale dzisiaj trzeba to sobie uświadomić. Polska żywność to jest najwyższa jakość. Ja tutaj chylę czoła w stosunku do wszystkich, którzy w tych trudnych warunkach, jeszcze raz powtarzam, muszą pracować po to, żeby utrzymać swoje rodziny, po to, żeby móc się rozwijać, po to, żeby zapewnić sobie byt swoim bliskim, ale też tym wszystkim, którzy z nimi współpracują. Drodzy Państwo, patrzymy na tą zmieniającą się rzeczywistość i wiemy, że te wymagania w stosunku do tych wszystkich, którzy pracują na roli, są coraz wyższe. Coraz większe zaangażowanie środków finansowych, coraz więcej wyzwań i ta niepewność, jakie będą ceny płodów w kolejnych tygodniach i miesiącach. Czy nam się zwróci ten wkład, czy zwróci się ten wysiłek, ta praca? Czy uda nam się może coś więcej zyskać po to, żebyśmy mogli się rozwijać i konkurować z Europą, konkurować ze światem? Ja jestem przekonany, że znając te produkty, polskie produkty, ci, którzy będą mieli możliwość wyboru, wybiorą to, co nasze, to, co polskie. Taki apel do Państwa, żebyśmy wskazywali polskie produkty, kupowali polskie produkty, po to, by nasi rolnicy, sadownicy, ogrodnicy, pszczelarze mogli pięknie się rozwijać, mogli wzmacniać naszą ojczyznę, mogli stanowić jej trzon. Jakże istotne i ważne jest to, by Polska była bezpieczna żywnościowo. Nie import,
ale eksport tego, co mamy, z czego słyniemy, i tutaj wszyscy razem starajmy się patrzeć na przyszłość. Jeszcze raz, tych wszystkich, którzy uprawiają na polskiej ziemi, wytwarzają to, co jest takim naszym ambasadorem na zewnątrz. Tą naszą wyjątkową, zdrową żywność. Nie mamy się czego wstydzić. Jeszcze raz, możemy konkurować i możemy zdobywać inne państwa, inne rynki. Ale to wszystko, jeśli będziemy jednomyślni. Drodzy Państwo, ze swojej strony, jak i tutaj również obecnych przewodniczącego Rady Powiatu, pana Marka Kociubińskiego, który jest z nami również obecny, przewodniczącego Komisji Rolnictwa, radnego Rady Powiatu, pana Jarosława Chylińskiego, jak i również obecnego zastępcy dyrektora Powiatowego Centrum Animacji Społecznej, pana Dariusza Stańdo oraz wcześniej wymienionych wicestarosty pana Włodzimierza Justyny, członka zarządu pani Teodory Sowik i oczywiście tutaj przewodniczącej Komisji Bezpieczeństwa w powiecie tomaszowskim pani radnej Martyny Wojciechowskiej. Myślę, że możemy powiedzieć, że będziemy starali się czynić wszystko, aby wspierać działania gminy Będków. Przede wszystkim poprzez infrastrukturę drogową. To wszystko, co jest tutaj bolączką, chcemy zmieniać, przemieniać, tak żebyście Państwo widzieli tego oczywiste efekty. Poprzednia kadencja samorządowa, panie wójcie, dała konkretne wyniki naszej współpracy, czyli w ramach środków zewnętrznych, środków powiatowych, środków gminnych udało się zrealizować wiele inicjatyw i przedsięwzięć. Jestem przekonany, że również w tej kadencji ta współpraca będzie się układać na równie dobrym poziomie, a może nawet jeszcze lepszym, i będziemy mogli tutaj o tych wszystkich ważnych, istotnych inwestycjach mówić przy kolejnych takich uroczystościach. Drodzy Państwo, to co jest wyjątkowe, to co wspaniałe, pierwszy polonez będkowski. Polonez to jest pieśń narodowa Polaków, która nam towarzyszy przez wiele pokoleń. To jest pieśń, to jest taniec, który mówi o tym wszystkim, co jest wspaniałe w ramach naszej Rzeczpospolitej. To jest duma Polaków, to jest honor i bardzo dziękuję tym wszystkim, którzy podjęli taką inicjatywę, że mogliśmy współtowarzyszyć właśnie w ramach tego tańca. To jest przypominanie historii polskiej. Dobrej, bardzo dobrej historii polskiej. Przypominanie tego czasu, kiedy byliśmy potęgą na miarę Europy. Bardzo serdecznie również dziękuję za te płody rolne, które są tutaj przed sceną, bo to jest pokaz tego wszystkiego, co wiąże się właśnie z naszymi osiągnięciami, osiągnięciami rolników tutaj na ziemi będkowskiej. Wspaniała oprawa muzyczna, wieniec dożynkowy i to, co jest istotne, o czym tutaj wspominał również pan wójt kilkakrotnie, to przede wszystkim to, że zaczęliście Państwo te dożynki po Bożemu. Msza Święta, odniesienie do Pana Boga, a teraz przychodzi czas oczywiście na wspólne przeżywanie i wspólną zabawę. Życzę Państwu na ten dzień, na ten wyjątkowy czas, oczywiście wspaniałej zabawy, a naszym rolnikom, sadownikom, ogrodnikom i pszczelarzom, żebyście Państwo w przyszłości mogli zbierać takie plony, które dadzą nie tylko utrzymanie Waszym bliskim i tym, którzy współpracują, ale dadzą również tą możliwość pełnego rozwoju, tak żebyśmy mogli już konkurować z innymi rolnikami na rynkach całego świata. Tego wszystkiego Państwu życzę. Szczęść Boże. Te poważne
i bardzo ważne słowa zostały powiedziane. Ja chciałabym tylko podkreślić tutaj, z tego miejsca świetnie słychać, jak właśnie jest ta kolejność tutaj wspaniale zachowana. Zaczęliśmy od kościoła, następnie oddaliśmy cześć tradycji, a teraz już jak takie pszczółki w ulu, słychać jak cudownie Państwo już ze sobą komunikują się, nawiązują wspólne relacje, te uśmiechy gdzieś brzmiące pod namiotami. Nie będziemy tego przedłużać, was tutaj pod tymi, w tym słońcu tak mocno trzymać, natomiast no nie mogę się odnieść do tego wspaniałego występu Ceniaw. Naprawdę poziom artystyczny niesamowity, naprawdę ogromny szacunek, bo to co tutaj zrobiliście, dlatego życzę całej gminie, wszystkim sołectwom, żeby to tak pięknie grało jak u was w Ceniawach. Naprawdę ogromny szacun, tak w skrócie mówiąc po młodzieżowemu, ale muszę się też odnieść do tego co wyśpiewał wasz senior, o tym dziadku. Szanowni Państwo, to nasza rola dzisiaj tutaj, nasza rola pana wójta, pana dyrektora, nasza rola rodziców, nasza rola radnych, a przede wszystkim tak naprawdę każdego z nas o to, żeby przekazywać dalej to, co jest tu najważniejsze. Wy na tej ziemi będkowskiej macie naprawdę niesamowite po prostu wartości. Macie miejsce, w którym dokonał się cud. Macie miejsce, z którego wywodzi się noblista. Naprawdę macie z czego być dumni. Widzę, że tutaj już coraz więcej aktywności w tym kierunku jest podejmowanych. Ogromne brawa dla wszystkich fundacji, stowarzyszeń, które ku temu właśnie dążą. O tych wszystkich działań, które są właśnie podejmowane. I tego, że ta młodzież, te dzieciaki są tutaj obecne i nie są wcale wymęczone, patrząc po ich minach. Też potrafią czerpać z tego radość. Za to ogromne brawa i wielkie podziękowania. Dziękujemy serdecznie. Dzień dobry Państwu. Spotykamy się na kolejnych dożynkach gminno-parafialnych. Tym razem jesteśmy w gminie Będków, w miejscowości Będków. Za mną widzicie Państwo namioty. Każdy z wystawców z gmin ościennych tutaj też wystawia swoje najlepsze produkty. Produkty, które zostały wykonane w tym roku z pracy, ciężkiej pracy rolnika. Podsumowując ten rok, tutaj włodarze mówili o ciężkiej pracy, o tym jakie były zbiory, jakie warunki były pogodowe. Wiemy, że to jest zawsze uzależnione od, ta wysokość plonów jest związana właśnie z pogodą. No cóż, ta ciężka praca rolnika jest zawsze związana z tymi warunkami. Na każdym kroku podkreślamy, że powinniśmy promować polskie produkty. Polskie produkty z ziemi, której tutaj uprawiają rolnicy. By dbać o nasz rynek, byśmy mogli nie tylko egzystować, ale też wspomagać rolników w ich ciężkiej pracy, aby mogli też inwestować, aby mogli zarabiać na swojej ziemi. Dlatego też istotne jest to, co w tej chwili się dzieje w Unii Europejskiej. Istotne są te bariery, które nakładane są na rolników, coraz cięższe ciężary związane właśnie z tym Zielonym Ładem. Tutaj było trochę tak prześmiewczo powiedziane w wcześniejszych wypowiedziach, ale to świadczy o tym, że te przepisy unijne są naprawdę niektóre natury absurdalne, bo to rolnicy wiedzą, gdzie najlepiej i co mają siać, gdzie mają inwestować. Ich doświadczenie w pracy i z pokolenia na pokolenie to, co robią, przekazują ziemię swoim potomkom, to oni wiedzą, na jakim kawałku ziemi mają gospodarować i co siać, co sadzić. I to powinniśmy ich tutaj słuchać najbardziej, bo oni mają tu doświadczenie. Chciałbym też podziękować wszystkim rolnikom za ich ciężką pracę, za ten wkład, który robią dla dobra naszego kraju. Nie dlatego też, że chcą zarabiać na własne życie, na własne utrzymanie, ale też by to utrzymanie polskiego państwa żywnościowe było utrzymane najważniejsze. I tak jak tutaj starosta powiedział,
na przemówieniu, nie import, tylko my powinniśmy eksportować, promować swoją żywność, własną, polską, byśmy mogli, mamy tą żywność naprawdę świetnej klasy, powinniśmy to umieć zapromować, umieć to po prostu sprzedać na rynku europejskim i światowym. Dziękuję bardzo. Gorące brawa dla sołectwa Ceniawy za przepiękny wieniec. Dziękujemy, drodzy Państwo. Obyczaj stary każe, że wieniec trzeba odśpiewać. Przed Państwem sołectwo Ceniawy. Zapraszamy. Piękny Zanzibar, fajne Bahamy, ale najlepsze nasze Ceniawy. Piękny Zanzibar, fajne Bahamy, ale najlepsze nasze Ceniawy. Brawo. To będzie się cyklicznie powtarzało, więc poprosimy Was o śpiewanie razem z nami. Dominika. Jest nam niezmiernie miło, że nasze sołectwo Ceniawy reprezentuje gminę Będków na tegorocznych uroczystościach dożynkowych. Tym występem chcemy zaprosić wszystkich Państwa do wspólnego dożynkowania i wspólnej zabawy. Kochani, oto tak jak mówiliśmy, zapraszamy do zabawy. Można potańczyć, bo jest miejsce. Panowie, proszę panie. Chyba, że są odważne panie, mogą poprosić. Panów, panie, zapraszamy. Czekaliśmy na to święto w gminie. Dożynki, dożynki w będkowskiej rodzinie. Żniwa trwają tylko chwilę, tak ulotne jak motyle, bo to ciężka praca jest. Trzeba tylko zebrać się, więc wspominaj chwile mile. Przecież było ich aż tyle. Praca nie ucieknie nam, niech czas biegnie co mi tam. Ciężka praca nasza dała duże plony. Każdy jest szczęśliwy i zadowolony. Śpiewamy! Żniwa trwają tylko chwilę, tak ulotne jak motyle, bo to ciężka praca jest, trzeba tylko zebrać się. Więc wspominaj chwile mile, przecież było ich aż tyle. Praca nie ucieknie nam, niech czas biegnie co mi tam. Się skończyły, zboże już sprzątnięto, dlatego rolnicy dziś obchodzą święto. Żniwa trwają tylko chwilę, tak ulotne jak motyle, bo to ciężka praca jest, trzeba tylko zebrać się. Więc wspominaj chwile mile, przecież było ich aż tyle. Praca nie ucieknie nam, niech czas biegnie co mi tam. My mieszkańcy Cenia dzisiaj przybywamy i na ręce wójta wieniec nasz składamy. Razem! Żniwa trwają tylko chwilę, tak ulotne jak motyle, bo to ciężka praca jest,
trzeba tylko zebrać się. Więc wspominam chwile mile, przecież było ich aż tyle. Praca nie ucieknie nam, niech czas biegnie, co mi da. Nasze ceniawy. Wieniec ten spleciony z plonów naszej ziemi oddajemy w ręce, które są godnymi. Bogu najpierw dzięki za zdrowie, pogodę, potem naszym władzom za to, że ludowe. Dobrze wam, dobrze nam, lepiej jeszcze trzeba. Rządź nasz gospodarzu, by nie brakło chleba. Zanzibar, fajne Bahamy, ale najlepsze nasze ceniawy. Zapraszamy teraz do wysłuchania przyśpiewek dożynkowych. Prosimy się nie obrazić na to, co zaśpiewamy. To jest dla każdemu się dostanie. Kłaniamy się gościom, że nas zaszczycili swoją obecnością. Już zboża sprzątnięte, czas już na dożynki. Wszystkim tu zaśpiewać grzechy i uczynki. Przyśpiewek słuchajcie i się nie gniewajcie, bo zaśpiewać trzeba, taka jest potrzeba. Ziemie mamy lekkie, a deszczu nie było. Zboże nam w tym roku słabiej obrodziło. My się nie żalimy, niepotrzebne gadki, bo wójt nam pomoże, obniży podatki. Naszemu wójtowi będziemy śpiewały. To dobry gospodarz, więc go poważamy. Za remont świetlicy dzięki swe składamy, bo chociaż wygodę na imprezy mamy. A nasze ceniawy z tak piękną świetlicą niedługo się staną powiatu stolicą. Mamy też mleczarnię, teren to starostwa. Wójt pamięta, przyrzekł, że temu też sprosta. Naszego proboszcza też mile witamy. Hej, a przystojniejszego od niego nie mamy. Hej, a przystojniejszego od niego nie mamy. A w naszej parafii pracy nie ma wiele. Hej, może by odnowił żyrandol w kościele. Hej, może by odnowił żyrandol w kościele. W kościele też wszystko dobrze funkcjonuje. Hej, bo kościelny Marian porządku pilnuje. Hej, bo kościelny Marian porządku pilnuje.
Wiosenny nam szach pięknie wyśpiewuje. Hej! A nasz organista im akompaniuje. Hej! A nasz organista im akompaniuje. Naszą panią sołtys to mocno wspieramy. Hej! Co tylko zarządzi, chętnie pomagamy. Hej! Co tylko zarządzi, chętnie pomagamy. Na etat w urzędzie ma duże zadatki. Hej! Robi nam zebrania albo zbiera składki. Hej! Robi nam zebrania albo zbiera składki. A nasz radny Bartek wieś reprezentuje. Hej! I do każdej pracy sił swych nie żałuje. Hej! I do każdej pracy sił swych nie żałuje. Sesje rady gminy bardzo długo trwają. Hej! To nowa ekipa i się docierają. Hej! To nowa ekipa i się docierają. Nie zawsze ze sobą zgadzają się wszyscy. Hej! Potem są dyskusje, że aż prawie iskrzy. Hej! Potem są dyskusje, że aż prawie iskrzy. A ostatnio wójta bardzo moli głowa. Hej! Bo przy szkole będzie oj hala sportowa. Hej! Bo przy szkole będzie oj hala sportowa. Najlepsza w powiecie, dumni z niej będziemy. Hej! A my na siłownię też się zapiszemy. Hej! A my na siłownię też się zapiszemy. A zespół Lokata to scenia kapela. Hej! Grają i śpiewają na wszystkich weselach. Hej! Grają i śpiewają na wszystkich weselach. Piotrek i ekipa w ceniawach pracują. Hej! Najpiękniejsze meble tutaj wykonują. Hej! Najpiękniejsze meble tutaj wykonują. Jeśli potrzebujesz bramy albo płota, hej! Zwróć się do Grzegorza, to jego robota. Hej! Zwróć się do Grzegorza, to jego robota. A kiedy na sali światło się zepsuje, hej! Lećmy do Mariusza, to nas zreperuje. Hej! Lećmy do Mariusza, to nas zreperuje. Teścio z zięciuniem wybrali się siać żytko. Elegancko im to poszło, teściu podszedł do siewnika, podnosi. Zięciuniu mówi, ale ty noże oko, mówi, żeś nasypał tylko porę oczek, tego ziarnych się zostało. Tata, ja nie sypałem, ja też nie. Piękny Zanzibar, fajne Bahamy, ale najlepsze nasze ceniawy. To jest człowiek wielki, dżinsy też założy, nie traci na szelki. Nasz dyrektor szkoły to się w gminie liczy, bo on jest mieszkańcem gminy Moszczenicy. A panie w aptece dobrze się miewają, bo drogie lekarstwa wszystkim nam sprzedają. Ładu Szczepaniaka dobrze prosperuje, bo towar od ręki klientom serwuje. A weterynarze to niech uważają, na terenie gminy konkurencję mają. Te nasze przychodnie dobrze funkcjonują, bo od bardzo dawna z sobą konkurują.
naszym banku, to nas wszyscy znają. Jak chcesz coś załatwić, dowodu wołają. Sklepy państwa Włochów, to już jest renoma. Każdy w okolicy zakupu dokona. Wszystko tu dostaniesz, na wiele się skusisz i już na Allegro zamawiać nie musisz. Kiedy na dożynki kasy było mało, firmy dołożyły, by nie brakowało. Panu Wilińskiemu też szacunek wielki, bo nam sponsorował chłopców kamizelki. KGW w Ceniawach jest nową ekipą, tak się docierają, że się wióry sypią. Scenia prężnie funkcjonują, na większe imprezy pierogi gotują. Dzisiaj na dożynkach też pierogi mamy, po naszym śpiewaniu chętnych zapraszamy. A że te pierogi nie spadają z nieba, za każdą porcyjkę pieniążka dać trzeba. Cytrynówka czeka w namiotach dobrana, będziemy świętować do samego rana. Rolnicy się cieszą, że dziś mają święto, niech sobie wypiją buźką uśmiechniętą. Ten wieniec uwity przy wspólnej piosence oddajemy wreszcie we wójtowe ręce. Sołectwu Ceniawy za ten występ. I prosimy o zabranie głosu włodarza gminy Będków, pana Dariusza Misztala. Szanowni państwo, szanowni goście, jestem niezwykle wzruszony tym przepięknym, wspaniałym wieńcem. Chcę podziękować za połączenie wartości chrześcijańskich z patriotycznymi. Pan Jezus pod postacią chleba, wieniec zwieńczony krzyżem. Nasi dziadowie, rodzice walczyli o wolną, niepodległą Polskę. Jestem niezwykle dumny, że w dniu dzisiejszym, czego dowodem jest sołectwo Ceniawy na czele z państwem starostami, pokazują, co to znaczy Bóg, honor, ojczyzna. Od najmniejszego do największego. Szanowni państwo, serdecznie dziękuję za ten przepiękny, przepiękny wieniec. Będzie znajdował się w naszym sanktuarium, w kościele parafialnym. Dziękuję serdecznie. Dziękujemy panu wójtowi za przemówienie i zapraszamy sołectwo Ceniawy do przedstawienia części artystycznej. Piękny Zanzibar, fajne Bahamy, ale najlepsze nasze Ceniawy. Nasi drodzy, chcemy przedstawić wam wiele ciekawych aspektów z życia i pracy rolników. Między innymi tą piosenką chcemy przypomnieć, jak z dekady na dekadę zmieniało się polskie rolnictwo. Czy na lepsze? Osądźcie sami. Nieraz wspominam ten czas, kiedy to było w modzie.
by o rolnika rząd dbał lepiej niż na zachodzie, a teraz wciskają w nas kosmicznych planów blask. Dzisiaj nowe czasy, nowe sprzęty kupione na raty. Chłopi siedzą w długach, bo kredyty kazali im brać. Kiedyś mogli kupić nowy traktor i kombajn do puty. I w Europie się znaleźli, choć mieszkali dawno tam. Bo rolniczy są co niczym, echo w kraju niesie się. Dziś krówie lepiej niż nam, w oborze ma glazurę, wodę bieżącą i kran. Wprowadzam jej kulturę, gdzie został drewniany chleb i żółt pachnących plew. Dzisiaj nowe czasy, nowe sprzęty kupione na raty. Chłopi siedzą w długach, bo kredyty kazali im brać. Kiedyś mogli kupić nowy traktor i kombajn do puty. I w Europie się znaleźli, choć mieszkali no tam. To rolniczy są co niczym, echo w kraju niesie się. Kiedyś za jaja i schab kupiłam sobie palto. Dzisiaj na guzik mnie stać, bo chować nic nie warto. Na skupie cieszy się gość, a chłopa bierze złość. Dzisiaj nowe czasy, nowe sprzęty kupione na raty. Chłopi siedzą w długach, bo kredyty kazali im brać. Kiedyś mogli kupić nowy traktor i kombajn do puty. I w Europie się znaleźli, choć mieszkali dawno tam. To rolniczy są kto niczym, echo w kraju niesie się. Teraz komputer i dysk zastąpi nas w oborze. Zachodu mamy mieć styl, reforma nam pomoże. Za rokiem mija wciąż rok, rząd robi skoki w bok. Dzisiaj nowe czasy, nowe sprzęty kupione na raty. Chłopi siedzą w długach, bo kredyty kazali im brać. Kiedyś mogli kupić nowy traktor i kombajn do puty. I w Europie się znaleźli, choć mieszkali dawno tam. To rolniczy są co niczym, echo w kraju niesie się. Nasze ceniamy. I jeszcze rolnika posłuchajcie o poczynaniach kilku pokoleń w wykonaniu naszego seniora. Janek, zobacz, czy jest głos. Raz, raz. Jest. Marek, staraj się tam. Dwie Alice, gospodarki, Aśka, Sia i Władek.
Jaśkasia i Władek uciekli do miasta, uciekli do miasta, na wsi został dziadek. Uciekli do miasta, uciekli do miasta, na wsi został dziadek. Jaś został magistrem, inżynierem Władek, inżynierem Władek. Kasia mecenasem, Kasia mecenasem, oborowym dziadek. Kasia mecenasem, Kasia mecenasem, oborowym dziadek. Jaś ma długie włosy, wąsik nosi Władek, wąsik nosi Władek. Kasieńka perukę, Kasieńka perukę, a siwy łeb dziadek. Kasieńka perukę, Kasieńka perukę, a siwy łeb dziadek. Jasio jeździ Volvo Mercedesem Władek, Mercedesem Władek. Kasieńka Toyotą, Kasieńka Toyotą, a kasztanką dziadek. Kasieńka Toyotą, Kasieńka Toyotą, a kasztanką dziadek. Przyjechali na wieś Jaś, Kasia i Władek, Jaś, Kasia i Władek. Będą pomagali, będą pomagali, ucieszył się dziadek. Będą pomagali, aż podskoczył dziadek. Jaś leży pod gruszą za stodołą Władek, za stodołą Władek. Kasia się opala, Kasia się opala, żytko kosi dziadek. Kasia się opala, Kasia się opala, żytko kosi dziadek. Zabił dziadek świnie, narobił kiełbasy, narobił kiełbasy. Lecz mu wszystko zjadły, lecz mu wszystko zjadły miastowe grubasy. Lecz mu wszystko zjadły, lecz mu wszystko zjadły miastowe grubasy. Duży brzuch ma Jasio, siły nabrał Władek, siły nabrał Władek. Kasieńka rumieńcy, z głodu umarł dziadek. Kasieńka rumieńcy, z głodu umarł dziadek. Pogrzeb był uczciwy, podzielili spadek, podzielili spadek. Wszyscy coś dostali, wszyscy coś dostali, dostał także dziadek. Wszyscy coś dostali, wszyscy coś dostali, dostał także dziadek. Dom Kasia Jaś pole, a pieniążki Władek, a pieniążki Władek. Tylko od Mariana, tylko od Mariana dostał w tyłek dziadek. Tylko od Mariana, tylko od Mariana dostał w tyłek dziadek. Co będziecie robić, drodzy urzędnicy? Drodzy urzędnicy,
Jak dziadek nie będzie, jak dziadek nie będzie uprawiał pszenicy. Jak dziadek nie będzie, jak dziadek nie będzie uprawiał pszenicy. W naszej gminie jest wieś, która dziś zasłynie. Pięknie śpiewa, występuje, wszystkich gości dziś raduje, więc śpiewajmy wszyscy wraz. Na Ceniawach, na Ceniawach dobrze mieszka się, że hej, bo tu mili są mieszkańcy, co wyśpiewa, reszta tańczy, no i dogadują się. Nasza wieś się bardzo zmienia, nasza wieś rozrasta się. Z miasta tutaj przyjeżdżają, nowe domy tu stawiają, z nami integrują się. Na Ceniawach dobrze mieszka się, że hej. Tu tereny są górzyste i widoki oczywiste, życie z górki toczy się. A starości są ubrani, że ho ho, prezentują się przykładnie, wyglądają bardzo ładnie, wszystko razem ma to szyk. Ceniawiacy, ceniawiacy, serca w nas radują się. Rolnik, lewnik i emeryt, kamieniu też się udzieli, do rzymki udadzą się. Fajne Bahamy, ale najlepsze nasze Ceniawy. Prawda, że pięknie? Szkoda, że już się skończyło, chociaż na pewno jeszcze coś nam za nadrzu zostało. Myśli jak na skoczni pobić rekord, rolnik, by bakteria nie skwasiła mleko. Ja nie martwię się, a nawet służę radą, chodzę po wsi i tak śpiewam wciąż sąsiadom. Nie trzeba mi więcej do szczęścia, gdy w polu rośnie jak w tych objęciach w garażu fura. To na początek, bo życie na wsi to strzał w dziesiątkę. Nie trzeba mi więcej do szczęścia, gdy w polu rośnie jak w tych objęciach w garażu fura. To na początek, bo życie na wsi to strzał w dziesiątkę. Wciąż robota i robota, gosie znajdzie na dożynkach sobie chłopa. Proszę, wyraźnie mówią w mieście, chłopa ze wsi gosia chce, innego nie chce. Na wsi pięknie jest, bogato, no i zdrowo. Czasem trzeba i pokłócić się z teściową, z wójtem wypić pod te plony, psa się nie bać, a jak plony urodzajne to zaśpiewać. Nie trzeba mi więcej do szczęścia, gdy w polu rośnie jak w tych objęciach w garażu fura. To na początek, bo życie na wsi to strzał w dziesiątkę. Nie trzeba mi więcej do szczęścia, gdy w polu rośnie jak w tych objęciach w garażu fura. To na początek, bo życie na wsi to strzał w dziesiątkę.
Piękne Zanzibar, fajne Bahamy, ale najlepsze nasze Deniawy. Dziś nową tradycję w gminie zaczynamy i do Poloneza wszystkich zapraszamy. Dzisiaj nową tradycję w gminie zaczynamy i do Poloneza wszystkich zapraszamy. Dziś nową tradycję w gminie zaczynamy i do Poloneza wszystkich zapraszamy. Mirek Zacharza, komentarz, zamawiam ciebie! Zanzibar, fajne Bahamy, ale najlepsze nasze Deniawy. Szanowni Państwo, szanowny Panie Starosto, szanowni goście zaproszeni, drodzy rolnicy. W pierwszych słowach gorące podziękowania dla starostwów dzisiejszych dożynek oraz całemu sołectwu Deniawy. Podziękujmy im gorącymi brawami. Drodzy Państwo, chcę złożyć wszystkim osobom, które czynnie włączyły się w organizację tego naszego gminnego, parafialnego, przepięknego Święta Plonów. Tak jak już wspomniałem, sołectwu Deniawy, wszystkim kołom KGW z terenu naszej gminy, które również się włączyły. Chcę podziękować wszystkim druhom strażakom. Gorące podziękowania na ręce pana komendanta powiatowego oraz pana starostwa za to, że z nami są i czujemy się bezpieczni nasi funkcjonariusze policji. Szanowni Państwo, jak widzicie, nasza gmina pięknieje, rozwija się, dużo się dzieje. Łączymy wartości nowoczesne z tymi tradycyjnymi, patriotyczne z katolickimi. Usiłujemy jako samorząd naszej gminy nadążyć za wszystkimi oczekiwaniami naszych mieszkańców. Nie będę wymieniał wszystkich inwestycji, które się zadziały w ostatnim roku, bo Państwo przejeżdżacie drogami, przyprowadzacie dzieci do szkół i jak tu pięknie wyśpiewało sołectwo Deniawy, niebawem powstanie nowoczesna hala. Panie starosto, najnowocześniejsza w powiecie na pewno będzie, czy w województwie, nie będę się licytował. Drodzy Państwo, na sam koniec chcę złożyć życzenia przede wszystkim naszym ciężko pracującym rolnikom, którzy na pewno nie wszyscy mogli dotrzeć do nas. Zakładam, że jeszcze się pojawią, ale właśnie ma to do siebie praca w gospodarstwie rolnym, że udój krów czy oprzątek nie wybiera godziny. Nie wybiera godziny. Oni muszą się zameldować zgodnie z zegarem biologicznym. Chcę Wam podziękować za te wszystkie wspaniałości. Dziękuję Wam za zboże. Dziękuję Wam za wszystkie owoce. Dziękuję Wam za wszystkie produkty, dzięki którym możemy się raczyć na co dzień. W dniu dzisiejszym życzę Państwu udanej i bezpiecznej zabawy. Szczęść Boże! Dziękujemy, prosimy. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Powiem gorąco, bo słońce wielkie orzeźwiająco Was witam na dzisiejszym Święcie Plonów. Witam gospodarzy, witam gości, witam rolników, ale czoło chylę w stosunku do sołectwa Deniawy. To było coś niesamowitego, to żeście dzisiaj zrobili. To było odlotowe, to było show po prostu. Brawo, brawo, naprawdę, z takim przełożeniem, zaangażowaniem całej społeczności sołeckiej. Jesteście wspaniali. No a my, fajne babki, przyszło do nas teraz kolej. My też musimy coś pokazać. No to baby, a żywo, a z chlebem. Wysoko daleko, ten jesteczek na osi.
to mówi całą prawdę o fajnych babkach. Bo babki naprawdę są fajne, mają temperament, wigor, są z wigrem, sektapili, humor. No, może lat im przybyło trochę, nie mówię, tak? Ale za to dziewice, albo no prawie dziewice, tak? A chłop może im się przydał. Może szczególnie mamy 6 babek wolnych, słuchajcie, no fakt faktów z odzysku, ale wolnych. Im by się na pewno poprzydał, ale baby się boją. Boją się tego nowego podatku. No słyszeliście, od nowego roku rząd zarządził, będzie podatek od każdego chłopa. Jak taka sobie baba wejdzie młodszego, będzie płaciła podatek od luksusu. A jak se weźmie w swoim wieku, no to będzie podatek gruntowy. A jak weźmie starszego, no to już od nieruchomości. Ale słuchajcie, myślę sobie, że każdy się coś należy. I w dupie z tymi podatkami. Łowicianka jestem, ja na dana. Mogę śpiewać, tańczyć do białego rana. Łowiczanka jestem, z samego łowicza. O tym niech panienek pianka nie pożyczam. Każda łowiczanka ma jak jasny oczy. Każdego chłopaka od razu uroczy. Łowiczanka jestem, ja na dana, dana. Mogę śpiewać, tańczyć do każda łowiczanka, prosta ma jak liście. Kto tego nie widzi, niech to drugie śliście. Wasza pianki sławne, sławne, ale zgarne. Łowickie na odwrót, zbawne, ale ładne. Najlepsze tancerze, łowickie chłopaki. Najlepsze mężowie, łowickie mężaki. Każda dębko janka, sama jak wiśnie, kto tego nie widzi, nie to będę śliśnie. Ja o takim, co bardzo kocham zwierzęta. Zalecał mi się oświeżyn, oświeżyn, oświeżyn świnia. Co mnie dzieje? Mi się mieli ze sobą najbardziej cieszy. On się błyszczał do swoich, do świn się spieszy. I choć padało, choć było ślisko, to się podlokło po świniożysko. I choć padało, choć było ślisko, to się podlokło po świniożysko. Napisał mi kochania
Oj, siano, siano, zabrała woda. Oj, siano, siano, zabrała woda. Gdzie się podziała, podziała, gdzie się, gdzie się podziała moja urona. Gdzie się podziała, podziała, gdzie się, gdzie się podziała moja urona. Moja urona po świecie chodzi. Thank you.
Państwa, oni już są. Oni są tutaj stąd. Panowie jak malowani, dziewczyna jeszcze piękniejsza. I już są gotowi, żeby przekazać wam poważną dawkę wspaniałej muzyki właśnie w ich wykonaniu. Lodowiacy Odmętkowa, powitajmy ich gromkimi, długimi brawami! Witamy Państwa, ale przede wszystkim witamy koło gospodyń wiejskich Sceniar, wszystkich mieszkańców Sceniar za piękny występ. Dziękujemy za wykonanie poloneza. Jak istnieje gmina Bętków i dożynki w Bętkowie, jeszcze takiego wykonania nie było. Dziękujemy za poloneza. A zatem ludowiacy to się dobrze mają i na swojską nutę trochę zaśpiewają. Choć dziś dożynki i piękna pogoda, niech zabrzmi śpiew i muzyka ludowa. Nie pilnujesz, a to...
z naszą Marysią, ale też jeszcze młodziutka. Duże brawa dla nich. Ja do ciebie przychodzić. Powiedz Maniu, kochasz mnie. A ty do mnie możesz chodzić, ale kochać to nie, nie. Ja ci kupię koralik. Wrzuć do rzeki, ale kochać to nie, nie. Ja ci kupię ładne buty, powiedz Maniu, pomóż mnie. Ładne buty obuć mogę, ale kochać to nie, nie. Ja ci kupię białą suknię, powiedz Maniu, kochasz mnie. Białą suknię oblec mogę, ale kochać to nie, nie. Zapowiedź możemy dać, ale kochać jest nie. A jak będzie dzień po ślubie, powiedz Maniu, kochasz mnie. Dzień po ślubie to cię lubię i na zawsze kocham cię. Dzień po ślubie to cię lubię i na zawsze kocham cię. Duże brawa dla Marysi i dla Dominika. Jeszcze raz duże brawa. Oj, Marysi się buzi należy. A teraz, Marysiu, buzi daj!